Rozdział XVI. Uciążliwe dyżury. Polowanie na grubego zwierza, Kto kogo za nos wodzi? Czy niewidzialni powinni zmienić muzyczny repertuar? Monika się nudzi. Wycieczka do Napoleona i pani Walewskiej. Koniec komedii. Przyjazd kędziorka. Rewelacyjna wiadomość. Gdzie jest Dom Krostka? Śledzę baturę. Biwak złożony z dwóch namiotników dla Moniki i dla winetu oraz dwóch samochodów. Wekikułu i elektrycznego wózka zorganizowaliśmy na małej polanie nad jeziorem płaskim. Było to miejsce do tego celu specjalnie przeznaczone, ale o tej porze roku jeszcze tu nikogo nie spotkaliśmy. Polane otaczał las mieszany, brzeg jeziora był zarośnięty i mulisty. Niewielki pomost z żerdzi pozwalał jednak dojść aż do lustra wody. Niedaleko biegła szosas i ławy oraz znajdowały się rozstaje dróg w kierunku susza. Zalewa i Starego odzieżgonia. Do zamieliśmy mieliśmy pięć kilometrów kamienistej drogi, co trochę utrudniało obserwacje niewidzialnych. Ustaliliśmy więc 24 godzinne dwuosobowe dyżury w pobliżu domu Wągrowskiego. Każdego ranka albo winetu i wielki bubar swym elektrycznym wózkiem, albo też Monika i ja moim wehikułem wyruszaliśmy na znane nam miejsce na półwyspie i stamtąd podkradaliśmy się do wioski. Na Nazajutrz po opisanych uprzednio wydarzeniach przyjechałem wehikułem pod domy Wągrowskiego. Stwierdziłem, że wiśniowy fiat został przezornie schowany do szopy, ale butelki wina w kuchni oraz walające się płaszcze i kapelusze świadczyły, że hobbyści nie opuścili domu. Ma pan gości? Zapytałem Wągrowskiego. Przyjechali w czasowicze. Bardzo mili panowie z Warszawy, wyjaśnił. Wcale nie zmieszany faktem, że odkryłem w jego domu czyjąś obecność. Wylegitymowałem się, wyłuszczyłem sprawę zbiorów doktora Gottlieba. Wytłumaczyłem, że za przestępstwo dokonane Z Makulskim nie grozi mu już w tej chwili żadna kara. Ba jeśli odda żelazną skrzynkę zapewne otrzyma nawet nagrodę. Wągrowskiemu szumiało jeszcze w głowie wypite minionej nocy wino. Sprawiał odpychające wrażenie, oczy miał czerwone, twarz nieumytą i nieogoloną. Uśmiechnąwszy się do mnie chytrze, oświadczył szeptem: Panu jednemu powiem, jak na spowiedzi, całą prawdę. Wielu już było u mnie po tę żelazną skrzynię. Ci moi nowi goście też chyba w tej sprawie tu przyjechali. Ale panu, jako osobie urzędowej, powiem prawdę: ja nie mam tej skrzyni. Głupi byłem i nie wiedziałem, że papiery, które w niej się znajdowały, miały jakąś wartość. Koło strudy wtedy pracowałem jako gajowy, ale tak się złożyło, że załatwiłem komuś nieformalnie sprzedaż tartacznego drzewa, ktoś doniósł milicji i spodziewałem się rewizji. Wtedy to, bojąc się, że znajdą u mnie tę skrzynkę i zapytają, skąd ją mam, zaniosłem ją nad jezioro drwęckie, wpakowałem do łódki. Wypłynąłem na głębszą wodę i wrzuciłem do jeziora. Za historię z drzewem dostałem wyrok w zawieszeniu, ale mnie zdegradowali. Potem zatrudnili w błądzu. To caluśka prawda, szanowny panie. Nie będę kręcił ani pana zwodził, bo pewnie i tak mi pan winka nie postawi. Pokiwałem z ubolewaniem głową, westchnąłem kilka razy, pożegnałem starego i odjechałem. Pan mu wierzy. Szefie? Zapytała Monika. Blada twarz bezczelnie urze, skomentował całą sprawę winetu i tego samego zdania był wielki buber. A dlaczego myślicie, że kłamie? Utopił skrzynkę w jeziorze? Powtarzała z ironią Monika. Jeśli zamierzał pozbyć się skrzynki na czas rewizji, to jako gajowy po prostu wyniósłby skrzynkę w krzaki i zakopał. Widziałem wągrowskiego stwierdził wielki Buber. taki człowiek jak on prze nigdy nie rzuciłby skrzynki do jeziora, bo myślałby a nuż ona mi się kiedyś na coś przyda sądzę, że raczej zrobiłby tak, jak to mówi panna monika, tak więc moi towarzysze byli przekonani, że wągrowski kłamie doskonale wie gdzie jest skrzynka i albo już ją komuś sprzedał. Wspomniał przecież, że przed obecnymi gośćmi byli jacyś inni, albo czeka, aż ktoś ofiaruje mu sumę, która go zadowoli. Nagroda, o której wspomniałem, nie wydawała mu się atrakcyjna. Być może ktoś go już poinformował, że otrzymać może od państwa co najwyżej 10% wartości skarbu. Postanowiłem w dalszym ciągu prowadzić obserwacje poczynań Wągrowskiego i Bandy Grubasa. Mijały więc dni. Jeździliśmy nad jezioro Bądze, podkradaliśmy się pod dom Wągrowskiego i dzień i noc wypatrywaliśmy, co się u niego dzieje. A tymczasem Wągrowski chodził codziennie po wino, potem śpiewano churalnie i pojedynczo szła dzieweczka do laseczka i gdy mi ciebie zabraknie. Co noc Wągrowski wyprowadzał z domu bandę grubasa i szedł z nią w coraz inne miejsce do lasu, gdzie kazał kopać. Potem stwierdzał. Że być może jutro przypomni sobie właściwe miejsce. Cierpliwość Grubasa i jego ludzi zdawała się być niewyczerpalna. Ja także powściągnąłem swoje zniecierpliwienie, mając świadomość, że pośpiech jest złym doradcą. Kto chce upolować grubego zwierza, musi umieć cierpliwie czekać w zasadzce, powtarzał winetu. Monika zaczynała mieć wątpliwości. Na co właściwie czekamy? Czego się pan spodziewa? Nie wiem, odparłem szczerze. Sądzę, że czekamy na rozwój sytuacji. A jeśli sytuacja wcale się nie rozwinie, nie jesteśmy wprawdzie z cukru, ale chodzimy zakatarzeni i przemoknięci. Bo warto wiedzieć, że skończyła się piękna pogoda i zaczęły padać deszcze. Lało przez całe dnie, padało w nocy. Mieliśmy katar. A wielki bubr zaczął nawet kaszleć. Poiliśmy się gorącą herbatą z sokiem malinowym. Łykaliśmy asprokole i antygrypiny. Po jakie licho tu siedzimy? Coraz częściej pomrukiwała niezadowolona monika. A ja odpowiadałem. Może się wybierze pani do grubasa i zapyta go, dlaczego daje się wodzić za nos. A czy nie przyszło panu na myśl, że oni wodzą za nos właśnie pana i nas, szefie? Uśmiechnąłem się i nic nie powiedziałem. Ale dostrzegając rosnące zniecierpliwienie Moniki pewnego dnia zabrałem ją na wycieczkę. Mieliśmy akurat kolejny dyżur w pobliżu domu Wągrowskiego. Zajechaliśmy wehikułem na półwysep i pieszo, pod niebem pochmurnym i kapiącym rzadkim deszczem, pomaszerowaliśmy w stronę wioski. Banda Grubasa smacznie spała po nocnej libacji, tylko Wągrowski poruszał się o spale na podwórzu. Narąbał drewna, a potem z komina domu popłynęła smuga dymu. Zapewne rozpoczął przygotowywanie śniadania dla siebie i swych gości. Monika głośno ziewnęła. Okropna nuda, stwierdziła. Nigdy nie przypuszczałam, że praca detektywa jest tak monotonna. Szefie! Ma pan dla mnie jakieś zajęcie w Warszawie? Już wolę siedzieć w biurze i odbierać telefony. W milczeniu ująłem ją za rękę i poprowadziłem z powrotem w las. Nie wróciliśmy jednak do wehikułu, tylko omijając jezioro bądze leśną drogą maszerowaliśmy do wsi Dolina i dalej, również leśnymi drogami, aż nad jezioro Gałdy. Deszcz przestał siąpić. Od czasu do czasu w szarej powłoce chmur powstawały szczeliny i przebłyskiwało słońce. Monika nie pytała, dokąd i po co idziemy, zdaje się gotowa była pójść nawet do piekła, byle tylko nie tkwić przez cały dzień w krzakach i obserwować wągrowskiego. Zrobiliśmy chyba z siedem kilometrów. Zanim ścieżka wzdłuż północnego brzegu jeziora gałdy doprowadziła nas do asfaltowej szosy i zabudowań dużego PGR-u. Zatrzymałem się w pobliżu wypalonego podczas wojny pałacu, po którym zostały tylko mury i wspaniały fronton, świadczący o dawnej świetności. Co to za pałac? Zainteresowała się Monika. Gdzie jesteśmy? Pamięta Pani mały dworek w gardzieniu, gdzie mieszkała Jenny von Gustet? Ten pałac leży o trzydzieści kilometrów od tamtego dworku i także upamiętnił się pobytem niezwykle interesującej kobiety. Nazwisko jej brzmiało Maria Walewska. Jak pani wie, była ona przyjaciółką cesarza Francuzów, Napoleona. Przebywał on w tym pałacu przez wiele tygodni, gdy prowadził walki na terenie Prus, zdobywał Malborg i Gdańsk. W tym to okresie zaprosił do tego pałacu Marię Walewską i spędził z nią tutaj, jak to sam określał, wiele szczęśliwych chwil. Ta miejscowość i pałac nazywały się wtedy Finkenstein i były rezydencją pruskich junkrów von Finkensteinów. Patrzy Pani tu na wypalone okna, na mury bez dachu i gruzy porosłe trawą. Zapewniam Panią, że może już za kilka lat pałacowi temu zostanie przywrócony dawny wygląd. Proszę jednak trochę ruszyć swoją wyobraźnią i na chwilę zapomnieć o wypalonych oknach, o murach bez dachu, o gruzach porosłych trawą. Niech pani sobie przedstawi, że jest wiosna 1807 roku. Do rezydencji Winkensteinów przybywa Napoleon, imperator i cesarz Francji. Jak pisze Marian Brandes w swej biograficznej książce o Maryi Walewskiej rezydencja pruskich Junkrów stała się na 10 tygodni ośrodkiem dyspozycyjnym władzy dla połowy Europy. Każdego dnia odprawiano stąd dziesiątki kurierów z listami do królów i cesarzy. Napoleon grając w oczko ze swymi marszałkami, ustalał tu z nimi przyszłe losy ludzkości. W dawnej sali balowej pałacu podejmowano egzotyczne poselstwa z Turcji i Persji, a wieczorami oglądano przedstawienia dawane tutaj przez koryfeuszy Teatru Francuskiego. W pokojach przylegających do apartamentów cesarza wyczekiwali na posłuchanie najwyżsi dygnitarze z Paryża i ze stolic alianckich. W antyszambrach kłębił się różnojęzyczny tłum pomniejszych aktorów politycznych. W Finkensteinie wytyczano granice nowej Europy, spierano się o stanowiska w nieistniejących jeszcze państwach, zawierano koniunkturalne sojusze i układano skomplikowane intrygi, zabiegano o protekcje i oczerniano się nawzajem. Patrzyłem na pomarańczowe mury o wypalonych oknach z zaciekami wilgoci i śladami odpadniętego tynku na trawę porastającą gruzy. Naprawdę trudno było sobie wyobrazić, że przed stu pięćdziesięciu laty wnętrza tych murów wypełniały komnaty, po których chodził dumny cesarz i jego marszałkowie. Brzmiały tu głosy komend wydawanych dziesiątkom tysięcy francuskich i polskich żołnierzy. Maria Walewska przyjechała pełna nadziei, że Napoleon dotrzyma przeżyczenia danego Polakom i pomoże im odbudować dawną potęgę polskiego państwa. Niestety, cesarz nie dotrzymał swego przyrzeczenia. Spojrzałem na zegarek. Zbliżała się dwunasta w południe. Czeka pan na kogoś? Zainteresowała się Monika. A może umówił się pan tu z Napoleonem? Po panu, szefie, wszystkiego można się spodziewać. Zdjąłem nieprzemakalną pelerynę i rozłożyłem ją na trawie przed głównym wejściem do wypalonego pałacu. Zaprosiłem na pelerynę Monikę. Sam także usiadłem obok niej i zapaliłem papierosa. A Wągrowskiego nikt nie obserwuje, stwierdziła Monika. Czyżby jego postępowanie nie miało już dla Pana żadnego znaczenia? Nie wiem, westchnąłem zamyślony. Być może przekonamy się o tym za chwilę. Szosą od strony susza nadniechała czarna wołga i zatrzymała się przed wypalonym pałacem Winkensteinów. Wysiadł z niej dyrektor Marczak. Witam was, moi drodzy, powiedział krótko, jakby to spotkanie nie zdarzyło się 300 kilometrów od Warszawy, ale w parku łazienkowskim. Prawda, że ten pałac jest piękny? Gdyby się znalazła instytucja, która przejęłaby na siebie zobowiązanie utrzymania tego pałacu, wyremontowalibyśmy go już w najbliższym czasie. Monika wyjęła chusteczkę i ostentacyjnie zaczęła w nią głośno wycierać nos. Niech pani tak głośno nie trąbi, bo te stare mury gotowe się rozpaść jak legendarne mury Jerycha od dźwięku trąb, oświadczyłem z przekąsem. A właśnie, że będę trąbić. Niech pan dyrektor wie, że od paru dni chodzę bez przerwy przemoknięta. Tak, tak, wiem o tym, z roztargnieniem pokiwał głową Marczak. Wczoraj dzwonił do mnie pan Tomasz i poinformował mnie, że u was ciągle pada. Natomiast w Warszawie proszę sobie wyobrazić, świeci słońce. Czy mogę to traktować jako zaproszenie do Warszawy? Rozpromieniła się Monika. Nie wracam do Warszawy, rozczarował ją Marczak. Jadę na inspekcję do muzeum w Gdańsku. Po drodze chciałem się spotkać z panem Tomaszem i omówić z nim rozwój wydarzeń. Kiedy w tym sęk, że nie ma żadnych wydarzeń. Jest po prostu strasznie nudno i nic się nie dzieje, jęknęła dziewczyna. A może pan, dyrektorze, przywiózł jakieś ciekawe wiadomości? Niestety, w sprawie krostka nie posunęliśmy się ani o krok naprzód, powiedział Marczak. Krostek prawdopodobnie domyśla się, że każdy jego krok jest śledzony. Przesiaduje w swoim domu i zajmuje się majsterkowaniem. Wiadomo nam tylko, że jego córka Krystyna otrzymała zaproszenie do RFN-u i wystąpiła o paszport. A co u Was? Nudno. Po raz któryś stwierdziła Monika. Mój szef jak zwykle przybył spóźniony. Uprzedzili go osobnicy, których on uznaje za niewidzialnych, choć przysięgamy panu, dyrektorze, że są równie widzialni jak pan lub ja. Towarzystwo pije bez przerwy, śpiewa, odgrywa nieudolne komedie z poszukiwaniem skarbu, a my mokniemy. W ten sposób pani się wprawia w zawodzie detektywa, rzekł Marczak. A czy słusznie mój szef zrobił ze mnie kucharkę? zapytała. Niemal codziennie muszę przyrządzać obiad z puszek turystycznych. Podejrzewam, że mój szef trzyma mnie tutaj, bo pragnie mieć kogoś, kto gotuje obiady. Robi śniadania i kolacje, a także zmywa naczynia. Tak, 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 powtarzał w zamyśleniu dyrektor Marczak. A potem odjechał w stronę Malborka, a my piechotą powróciliśmy do wioski Bądze, gdzie się zakradliśmy pod domy Wągrowskiego. Z komina dymiło się, przez otwarte okno aż pod las rozchodził się zapach mięsa. Zapewne banda Grubasa i Wągrowski smażyli na obiad kotlety. Wypili chyba nie jedną butelkę wina, bo dom rozbrzmiewał radosnym, gdy mi ciebie zabraknie. Szefie, mruknęła Monika, czy nie może pan na nich wpłynąć, żeby zmienili repertuar? Można się wściec od tego, gdy mi ciebie zabraknie. A co ostatnio zwycięża na liście przebojów? Nie mam pojęcia. Przecież pan nawet radia nie pozwala słuchać, ponieważ w lesie musi być cicho. Wie pan co, szefie? Odezwała się z nagłą determinacją. Ja chyba jednak wyjdę za mąż. Wiwat młoda para. Krzyknąłem tak głośno, że być może usłyszano mnie w domu wągrowskiego. Ale w tej sytuacji zapomniałem o wszelkiej ostrożności. Chwyciłem Monikę pod rękę i oświadczyłem gromko. Musimy pani decyzję jakoś uczcić, Moniko. Wracamy natychmiast do obozu. Są mi tam niewidzialni, skoro pani wybrała nową drogę życia. I rzeczywiście powróciliśmy do Wehikułu. A w kilkanaście minut później zajechałem na polany nad Jeziorem Płaskim. Winetu i Wielki bubrod grzewali na maszynce gazowej wołowinę z puszek, a pomagał im w tym kędziorek, który przed godziną przybył do nas ojcowskim Volkswagenem. Już otwierałem usta, aby go poinformować że wkrótce wstąpi w związek małżeński z Moniką, gdy dziewczyna trąciła mnie łokciem i szepnęła. To nie jest takie pewne, czy miałam na myśli kędziorka. A do młodzieńca, który aż się rozpromienił na jej widok, powiedziała ujmując się pod boki. Dlaczego dopiero dzisiaj przyjechałeś? Dwukrotnie kilka godzin czekałam na poczcie, aby dostać połączenie z Warszawą. Za każdym razem nie było Cię w domu. Ale rodzice przekazali mi Twój adres na Mazurach, wyjaśnił pokornie Kędziorek. Przyjechałem jak tylko Krystyna Krostek złożyła podanie o paszport i obsprawiła się w Warszawie na zagraniczną podróż. Czy mam rozumieć, że przez cały ten czas zajmowałeś się Panną Krostek? To przecież Ty i Twój szef kazaliście mi się nią zajmować, bronił się Kędziorek. Ale nie aż do tego stopnia, zawołała Monika. Na czym polegały te twoje zajęcia? Towarzyszyłem jej. Rozmawiałem z nią. Wypytywałem ją o wszystkie sprawy. Trzykrotnie przyjeżdżała do Warszawy po najrozmaitsze sprawunki i wówczas towarzyszyłem jej w wędrówkach po sklepach. Potem odwoziłem ją do domu w łodzi, aby poznać jej ojca, bo tak mi poleciliście. No, proszę. Proszę, ironizowała Monika. Ciekawe, co też za odkrycia nam przywiozłeś. Nie dokonałem żadnych odkryć, przyznał Kędziorek, ale przecież z góry uprzedzałem, że nie nadaje się na detektywa. Monika pogardliwie wzruszyła ramionami, a Kędziorek zaraz posmutniał. Nie zdawał sobie sprawy. Że miał do czynienia z dziewczyną, którą rozpieszczano od dzieciństwa i zachwycano się jej urodą i inteligencją. Była przyzwyczajona do zachwytów, ale w gruncie rzeczy trochę lekceważyła człowieka, który to okazywał. Wątpiłem, czy Monika była zdolna odwzajemnić uczucia kędziorka, który zbyt nie zabiegał. Nastał pogodny, ciepły wieczór. Ziemia parowała po deszczach, jezioro pokryła lekka mgiełka. Kędziorek zaproponował Monice spacer po lesie albo nad brzegiem jeziora, ale go fuknęła, że ma już na całe życie dość chodzenia po lesie. – A co z niewidzialnymi? Nie będziemy ich już dłużej śledzić? – zapytał zdziwiony wielki buber. – Nie, odparłem, czas już skończyć komedię z poszukiwaniem skarbów. Grubas i jego ludzie robią wszystko, aby nas zatrzymać tutaj jak najdłużej. To oczywiste, że prawdziwi niewidzialni działają daleko stąd. Więc po co tutaj siedzimy, mokniemy, tracimy czas, zawołała oburzona Monika. Bo właśnie o to chodzi, aby prawdziwym niewidzialnym pozostawić pole do działania. Niech myślą, że daliśmy się nabrać. Ale pan wie, gdzie odbywa się prawdziwa akcja zaciekawił się Kędziorek. Niestety, nie wiem. Nikt z nas tego nie wie. To jest właśnie cała trudność. Monika poczerwieniała ze złości. Innymi słowy nasz pobyt tutaj to była także tylko komedia. Tak. Szefie, to oburzające. Dlaczego nie powiedział pan nam tego zaraz po przyjeździe w te okolice? Bo nie dość gorliwie odgrywalibyście swoje role? A winetu stwierdził. Biała skło, która zmienia skalpy, niesłusznie oburza się na szarą sowę. On jest jak ptak, którego imię nosi. Widzi w ciemnościach każdy krok niewidzialnych i we właściwej chwili spadnie na nich jak spada sowa na mysz, buszującą wśród liści. A jeśli nie? Zapytała ironicznie Monika. Jeśli niewidzialni okażą się sprytniejsi i bardziej przewidujące? Oburzona i obrażona na cały świat zaszyła się w swoim namiocie. Kędziorek ze smutną twarzą zasiadł nad brzegiem jeziora, usiłując zapewne zgłębić tajemnicę duszy kobiecej. Zrobiło mi się go żal i postanowiłem odciągnąć od tego rodzaju jałowych rozważań, którym z ogromną lubością oddają się niekiedy młodzi ludzie. Przykucnąłem obok niego i jakiś czas trwaliśmy tak patrząc na mgłę gęstniejącą na jeziorze. — Niech mi pan opowie o pannie Krostek, — poprosiłem go. — O Krystynie? — zdumiał się. — A co chciałby pan o niej wiedzieć? — Kazaliście mi przebywać w jej towarzystwie, a teraz Monika ma do mnie pretensje. — Powiemy panu tylko tyle, panna Krostek jest zupełnie podobna do Moniki. — Chcą się nieustannie wszystkim podobać. — Bez przerwy mi opowiadała, jak to ona wspaniale się urządzi. Gdy wyjedzie za granicę. A nie wspomniała, za czyje pieniądze tak świetnie się urządzi? Też ją o to zapytałem. Powiedziała, że za granicą będą na nią czekały pieniądze. Za co? O to już nie pytałem. To byłoby nietaktowne. I taka była z nim rozmowa o pannie Krostek. Młody człowiek nie miał daru spostrzegawczości. Nie potrafił oceniać i charakteryzować ludzi na podstawie drobnych niekiedy szczegółów w ich zachowaniu, wypowiedziach, sposobie bycia. Nic nie wiedział o pannie Krostek, tak jak nie wiedział nic o Monice. Był zbyt zaabsorbowany sobą, swoimi myślami i uczuciami. Miał też fałszywe wyobrażenie o dobrym wychowaniu. Przypominał mi pod tym względem pewnego znajomego, który nagle stanął zdumiony wobec faktu, że jego najbliższy przyjaciel zasiadł na ławie oskarżonych pod zarzutem poważnych nadużyć. Widział wystawny tryb życia przyjaciela, wydatki przewyższające dochody, ale za nie tak tu uważał pytanie skąd jego przyjaciel przy skromnej pensji urzędnika bierze na piękne auto, wile, jacht, kosztowne wycieczki zagraniczne. Takich taktownych ludzi jest w naszym kraju dość dużo, dlatego zdarza się, że pospolici złodzieje i oszuści niekiedy dość długo cieszą się przyjaźnią i szacunkiem otoczenia. Zapadł zmierzch. Na polanie zapłonęło ognisko rozniecone przez winetu. Monika, ubrana w ciepły sweter i wełniane spodnie wpuszczone w wysokie kalosze, wyszła z namiotu i zajęła przy ognisku wygodne miejsce na kłodzie drzewa. Wielki bubr dorzucał do ogniska suche gałęzie i wkrótce w czajniku zawieszonym nad płomieniem zagotowała się woda na herbatę. Szkoda, że nie mamy kiełbasy, odezwał się kędziorek. Nigdy w życiu nie jadłem kiełbasy pieczonej na ognisku. Panna Krostek kilkakrotnie narobiła mi apetytu opowiadając, że nie ma nic wspanialszego nad taką kiełbasę. Ona często ją jadła. Bo mają domek letni w okolicach siemian i często tam palą ognisko. Czy naprawdę nie macie kawałka kiełbasy? Zerwałem się z ziemi tak raptownie, jakbym nagle stwierdził, że siedzę na jeżu. Tak jak stałem, skoczyłem do wehikułu i uruchomiłem silnik. Słyszałem okrzyki moich przyjaciół, ale nie zwracałem na nie żadnej uwagi. Wrzuciłem bieg i wyjąc silnikiem na najwyższych obrotach. Wyjechałem z polany na szosę. Od wielu dni czekałem na jakąkolwiek informację, która pozwoliłaby mi rozwiązać zagadkę dziwnego zachowania się krostka. I dopiero w tej chwili, gdy zniknęła we mnie wszelka nadzieja, Kędziorek podrzucił mi nieświadomie ważny szczegół. Domek letni mógł być najwspanialszym miejscem do pozostawienia rzeczy zbędnych lub mogących narazić na kłopoty. Czyż i doktor Gottlieb nie wybrał letniego domu, aby w nim ukryć swoje zbiory? Do skrzynek ze zbiorami krostek dość długo chyba nie przywiązywał większej wagi. Nie sądził też, aby na stare książki i papiery złakomił się włamywać lub złodziej. Z letniego domku raczej ukradłby pościel, zastawę, jakieś garnki czy kuchenkę gazową. Stare papiery były bezpieczne i nie wadziły nikomu. Po siedmiu kilometrach jazdy z lewej strony otworzyła się przede mną połać jezioraka, szosa skręciła gwałtownie i wjechałem w zabudowania wsi, rozciągające się po obu stronach drogi. Minąłem wieś i ujrzałem rozległą kolonię domków letnich, przeważnie zbudowanych z białej cegły i krytych eternitem. Domki były w różnym stylu, na ogół małe, ale niektóre z nich miały dość wysokie podpiwniczenie, coś w rodzaju podziemnego garażu. Wokół domków znajdowały się mikroskopijne ogródki, cała kolonia sprawiała wrażenie ciasnoty. Nie przepadam za tego rodzaju budownictwem. Uważam, że szpeci ono brzegi jezior, ale dziesiątki podobnych kolonii powstają obecnie w najpiękniejszych miejscach i chyba nie ma siły, aby się temu przeciwstawić. Osadę letnich domków okrywał mrok, w żadnym okienku nie pobłyskiwało światło. O tej porze roku właściciele chałupek przyjeżdżali co najwyżej na wolną sobotę i niedzielę. Dopiero w miesiącach letnich było tu zapewne gwarno jak na Sopockim Molo. O 300 metrów za kolonią stała zwarta ściana lasu. Wprowadziłem wehikuł między drzewa, wyjąłem ze skrytki na desce rozdzielczej latarkę i pomaszerowałem z powrotem do wioski. Zdawałem sobie bowiem sprawę, że bez dokładnej wskazówki odnalezienie domku krostka było niepodobieństwem. Właściciele domków nie przybijali swych wizytówek na drzwiach, nie wypisywali nazwisk na frontonach. Informacje w tej sprawie należało zdobyć w wiosce. Przedłem dość szybkim krokiem z krajem asfaltowej szosy. Do pierwszych zabudowań pozostawało mi najwyżej 100 metrów, gdy nagle naszą się pojaśniało. Od strony ławy nadjechał samochód z silnymi reflektorami. Detektywistyczny nawyk kazał mi natychmiast ukryć się za pniem drzewa rosnącego przy szosie i zaczekać, aż samochód pojedzie dalej. Rozpoznałem piękne turbo Waldemara Batury i serce zabiło mi gwałtownie. A więc Batura dowiedział się także o letnim domku krostka i podobnie jak i ja domyślił się, że tutaj, być może, krostek ukrył zbiory Gottlieba a miał mnie o wszystkim informować. Łajdak, cyknąłem ze złością. Byłem zły? Nie obawiałem się, że Batura sprzątnie mi sprzed nosa zbiory gotlieba, bo bez większego trudu mogłem mu je potem odebrać. Byłem zły przede wszystkim z tego względu, że nie uzgodniwszy ze mną swoich poczynań mógł porwać misterną sieć, którą zastawiliśmy na niewidzialnych. Samochód Batury podjechał pod gospodę. Zawrócił i z wygaszonymi światłami zatrzymał się na poboczu. Potem usłyszałem trzask zamykanych drzwiczek i domyśliłem się, że za chwilę Batura ruszy pieszo ku kolonii domków kempingowych. Nie ukrył samochodu w lesie, ale uznał, że najlepszym miejscem, gdzie jego wóz nie będzie budził podejrzeń, jest podjazd przed gospodą. Przechodzący obok samochodu ludzie ze wsi mogli sądzić że właściciel turboje kolację w gospodzie, nikomu na myśl by nie przyszło, że kręci się on między domkami kempingowymi. W pobliżu szosy, ale już na polu, stała sterta białych cegieł, przygotowanych zapewne do budowy kolejnego letniego domku. Skryłem się za cegłami i wbiłem oczy w gęstą ciemność. Batura nadchodził od strony wsi bardzo cicho, bo nie usłyszałem nawet jego kroków. Zaskoczył mnie tylko niespodziewany błysk światełka o kilkadziesiąt metrów od mojego schowka. Batura zapalał papierosa za pomocą zapalniczki gazowej, niebieskawo-żółty płomyk oświetlił na moment jego twarz. Potem z żarzącym się ognikiem przy ustach zrobił jeszcze kilkadziesiąt kroków i przysiadł w rowie przy drożnym zaledwie o kilkadziesiąt metrów ode mnie. Spodziewałem się, że będzie szukał domku, krostka, włamie się, spróbuje odnaleźć skrzynię ze zbiorami. A on po prostu usiadł na skraju rowu i sprawiał wrażenie, że na kogoś czeka. Mijały minuty. Batura zgasił papierosa, później jakiś czas nieruchomo siedział na skraju rowu i znowu zapalił papierosa. A ja w dość niewygodnej pozycji, skurczony we dwoje, Sterczałem za cegłami i taiłem oddech w piersiach, choć z tej odległości nawet głośnego westchnienia, by nie usłyszał. Ale temu, kto siedzi na czatach, zawsze się wydaje, że zdradzi go najdrobniejszy szmer. W pewnej chwili miałem ochotę kichnąć, ale w porę chwyciłem się za nos i ścisnąłem mocno, aż uczucie swędzenia ustąpiło. Ten jeden moment wystarczył, abym spocił się z niepokoju. Minuty wlokły się, nogi mi ścierpły, odczułem ból w okolicy kręgosłupa, ale nie mogłem zmienić pozycji, żeby nie wywołać szmeru. Batura też się niecierpliwił. Zapalił trzeciego papierosa i raptem szybko go zgasił. Szosa pojaśniała, z za zakrętu drogi wyjechał powoli jakiś samochód. Czy to na ten wóz czekał Batura? Przezornie schował się za pień drzewa przy drodze. Ale samochód zatrzymał się daleko przed nami, w najbliższym sąsiedztwie kolonii domków letnich. Zgaszono reflektory wozu. Potem dwukrotnie trzasnęły drzwiczki, więc co najmniej dwie osoby go opuściły. Znowu nastała cisza, a po kilku minutach, w jednej z wąskich uliczek, które rozdzielały kolonie, zabłysło nikłe światło elektrycznej latarki. Teraz batura ostrożnie podniósł się ze swego miejsca i wolno ruszył w kierunku kolonii, a ja, odczekawszy chwilę, poszedłem jego śladem. Waldek wyminął stojący na poboczu samochód i skręcił w tę samą uliczkę, w której zniknęli przyjezdni. Wkrótce i ja znalazłem się obok samochodu i mogłem stwierdzić, że jest to czarny Mercedes Grety Herbst.